Jednymi z najważniejszych skarbów klasztorów są książki i biblioteki, w których one się znajdują. Obecnie znajdujemy się w bibliotece, tak zwanej bibliotece gotyckiej w opactwie cystersów. Historia mówi, że ta biblioteka, jej powstawanie to druga połowa XV wieku. Została wybudowana nad kaplicami bliźnimi. I tutaj ten proces trwał wiele lat. Później za Erasma Ciołka i Marcina Białobrzyskiego, który zaangażował się, był zaangażowany na uczelni, był też biskupem. Można dla ciekawości powiedzieć, że jest to autor pierwszego katechizmu napisanego w języku polskim. Była to wprawdzie polemika z Lutrem, ale dotyczyła przede wszystkim sakramentologii. U nas w opactwie tak szczęśliwie się złożyło, że zachowało się bardzo wiele dokumentów, łącznie z dokumentem fundacyjnym z 1222 roku. I oprócz tej biblioteki, która zawiera wiele książek, mamy również archiwum, gdzie znajdują się najstarsze dokumenty, najstarsze książki. I również jest ciekawostką to, że w naszym archiwum znajduje się około 250 inkunabułów. Jest to rzecz wyjątkowa i rzadka. Zawsze z klasztorami związane było jakieś zajęcia, które miały za zadanie wychowywać nie tylko mnichów, ale tych ludzi, którzy byli blisko klasztoru. Nasze opactwo też w XVII wieku stworzyło uczelnię, można powiedzieć w cudzysłowie, dla cystersów polskiej kongregacji. Więc również to było też przyczynkiem do rozwoju biblioteki naszej w naszym opactwie. Pomieszczenie, w którym się znajdujemy, jest w obrębie klauzury, więc jest bardzo rzadko dostępne dla tych, którzy chcą je zobaczyć. Chcąc wyjść naprzeciw tym, którzy są zainteresowani kulturą i bibliotekoznawstwem, pragniemy w najbliższym okresie część biblioteki współczesnej przenieść do powstającej nowej biblioteki, i która będzie współdziałać z muzeum, które powstaje. Planowane to otwarcie jest na wrzesień bieżącego roku. Do najcenniejszych rzeczy, które znajdują się w bibliotece czy w archiwum, to są dokumenty, które są unikatowe, dotyczą opactwa, są jedyne i gdzie indziej niedostępne. Na najstarszym dokumencie znajdującym się w naszym archiwum, który datuje się na 1220 rok, znajduje się pieczęć przedstawiająca pierwszą katedrę wawelską, hermanowską. Jedyne znane wyobrażenie. Więc jest to wyjątkowa rzecz i bardzo unikatowa. Również z ciekawostek znacznie późniejszych, w bibliotece, w której się znajdujemy, mamy sonety krymskie Adama Mickiewicza, wydane w Moskwie nakładem autora. Urbs Jeruzalem beata, dicta pacis visium, quae construitur in celis, vivis et lapidibus, angelis quae coronata, sicut sponsa comite. Opactwo ojców cysterców w Mogile przygotowuje się do wielkiego swego jubileuszu 800-lecia istnienia i działalności. W roku 1222 biskup krakowski Iwo Odrowąż sprowadził cystersów do podkrakowskiej Mogiły. Dzięki hojności fundatora i gorliwej pracy mnichów cysterskich
zbudowano u stóp legendarnego kopca Wandy opactwo, które istnieje i działa do dnia dzisiejszego. Obecnie klasztor Mogiła jest integralnie związana z nową hutą, którą rozpoczęto budować na terenie dawnej wsi Mogiła oraz innych wiosek Bieńczyc, Pleszowa, Czyszyn w 1949 roku, akurat w czerwcu. 70 lat temu zapukałem do hurty klasztornej i zostałem przyjęty. I od tego czasu jestem związany z opactwem mogilskim. Vexil la regis pro Deum, fulget crucis mysterium. Temat duchowości cysterskiej to temat ściśle związany z regułą świętego Benedykta. Bardzo dobrze znana jest informacja o tym, że pierwsi cystersi to właśnie byli benedyktyni, którzy opuścili klasztor w Molem po to, aby w nowym miejscu, w Sito, założyć nowy klasztor, nową wspólnotę, która z czasem okazała się nowym zakonem, zakonem cysterskim. Ktoś może zastanawiać się, na czym polega zatem różnica między duchowością benedyktyńską a cysterską. Otóż cystersi, jak to wspominam podczas oprowadzania grup pielgrzymkowych, to jest ulepszona forma benedyktynów. Można się z tym co prawda nie zgodzić, ale myślę, że to zdanie oddaje bardzo treść duchowości cysterskiej. Cystersi w regule benedyktyńskiej wydobyli to, co jest najpiękniejsze, czyli ascezę. Zachowywanie milczenia, dodatkowych postów, dyscyplina, karność zakonna. To, czego brakowało zakonnikom w Molem, zainicjowali, przenieśli do nowego klasztoru w Sito i tak zaczęli w ten sposób żyć, praktykować regułę świętego Benedykta. Drugie takie znamienne pojęcie związane z duchowością cysterską to po łacinie fuga mundi, czyli ucieczka od świata, ale nie w tym znaczeniu, że cystersi, zakonnicy uciekają od ludzi, nie mają kontaktu ze społeczeństwem, odcinają się, żyją jako takie samotne wyspy. Nic z tych rzeczy. Cystersi, uciekając od świata, uciekają przed tym, co w świecie jest, ogólnie mówiąc, złe, niepotrzebne, zbędne. Jednakże ta ucieczka od świata pozostawia ich twardo stąpających po ziemi. Widać to bardzo łatwo na przykładzie klasztorów cysterskich, porównując je z benedyktyńskimi. Klasztor benedyktyński zawsze usytuowany jest gdzieś na górze, na wzniesieniu, z którego rozciąga się piękny widok. Jednak klasztory cysterskie budowane były przede wszystkim w dolinach, miejscach odosobnionych, które spokojnie z roku na rok przygotowywano pod budowę, osiedlano. I tak wokół cysterskiego klasztoru tworzyły się społeczności, małe wioski, potem większe miasta. Podobnie rzecz jak w innych klasztorach europejskich miała się również tutaj z Mogiłą. Klasztor cysterski w Mogile został ufundowany, kiedy tutaj było raptem kilka, powiedzmy, chałup. A potem z biegiem czasu klasztor, działając jak magnes, przyciągał nowych mieszkańców. I teraz jesteśmy częścią wielkiego miasta, częścią Krakowa. Una patri filio octe. Atque sancto flamini, quibus laudes et potestas. Stoimy w prezbiterium Bazyliki Cystersów w Mogile. Od dziesiątek lat, można powiedzieć, pokolenia nowochucian, którzy tutaj przychodzą i się modlą, wpatrują się właśnie w ołtarz, retabulum ze Ścinawy, które mam teraz za sobą. Ten ołtarz nie jest ołtarzem z naszej bazyliki. Został przywieziony właśnie z Górnego Śląska. Trafił tutaj po regotyzacji naszej świątyni cysterskiej. Wówczas opat Augustyn Ciesielski starał się i wydobył tę skrzynię ołtarzową, tą szafę ołtarzową z magazynów Muzeum Narodowego w Warszawie. Retabulum jest to szafa ołtarzowa, która stoi na kamiennej mędzie ołtarza i składa się z kilku skrzydeł, które zamyka się w zależności od przeżywanego okresu liturgicznego.
I tak na początku Wielkiego Postu zamyka się pierwszy raz pierwsze skrzydła ołtarza. One będą pokazywały sceny z Drogi Krzyżowej, męki Pana Jezusa, modlitwy w Ogrójcu. I potem kolejny raz zamyka się ołtarz w taki sposób, że staje się on stosunkowo, byśmy powiedzieli, malutki, ale jest to czas Wielkiego Tygodnia, kiedy nasza uwaga ma się koncentrować właśnie na scenie ukrzyżowania, która jest jakby nieco ponad ołtarzem i pokazuje nam postaci, wówczas skrzydła zamknięte ołtarza, pokazują nam postacie, które mają pokazywać, w jaki sposób przeżywać Wielki Post i Wielki Tydzień, jak skupiać się na modlitwie. Znajdujemy się w sercu Mogilskiego Sanktuarium, w Kaplicy Krzyża. Ja akurat spoglądam w tej chwili na otwarte oczy Jezusa Mogilskiego. Widzę to charakterystyczne czerwone peryzonium, ten fartuch przewiązany na biodrach Pana Jezusa, który jest jego cechą charakteryzującą. Widzę włosy legendarne, widzę całą masę tabliczek wotywnych w ołtarzu, widzę sznury korali i bursztynów. To wszystko, co stanowi dowód wiary naszych praojców, ludzi, którzy zamieszkiwali te tereny, zanim powstała tu nowa huta, i tych, którzy żyją obecnie. Urb z Jeruzalem beata, dicta pacis visium, quae construitur in celis, vivis ex lapidibus, angelis fe coronata, sigut sponsa comite, nova veniens et celo, nuptialita lambo, preparata ut in tacta, copuletur Domini.